Słowa Ewangelii według świętego Marka. Nadeszła Matka Jezusa i bracia i stojąc na dworze posłali po Niego, aby Go przywołać. Właśnie tłum ludzi siedział wokół Niego, gdy Mu powiedzieli: oto Twoja matka i bracia na dworze pytają się o Ciebie. Odpowiedział im: któż jest moją matką i którzy są braćmi? I spoglądając na siedzących dokoła Niego rzekł: oto moja matka i moi bracia, bo kto pełni wolę Bożą, ten mi jest bratem, siostrą i matką. Jezus nie wyszedł do swojej rodziny, do swoich bliskich. Wiedział zapewne, że będą chcieli Go skłonić do zmiany postępowania. Uważali, że swoim zachowaniem mógł zaszkodzić nie tylko sobie, ale też wpłynąć na ich reputację, reputację rodziny, krewnych, przyjaciół. Nie chcieli być postrzegani przez pryzmat osoby, która przeciwstawia się uświęconym zwyczajom i przyjętej tradycji. Jezus wskazuje, że rodzinę stanowią ludzie nie tylko powiązani więzami krwi, lecz ci, którzy utrzymują bliską, serdeczną więź z Bogiem, którzy słuchają Jego słowa i zachowują je. Rodzinę stanowią ci, dla których wola Boga jest ważna w życiu. I wspólnota mająca takie podstawy może cieszyć się głębszą więzią od rodzinnych więzów krwi. Tym, co ludzi powinno łączyć, to nie jakieś wspólne interesy czy dobre samopoczucie członków rodziny, ale tym, co powinno nas łączyć, to oczekiwania Boga wobec nas. To łączy. Szukamy Pana Boga, my pragniemy każdego dnia dawać Jemu swój czas, aby Go poznać. To, co zagraża rodzinie, to obecność tych, którzy pełnią w niej rolę sędziów. Oni wszystkich pouczają, przestrzegają, prowadzą, zakazują. To przez własną rodzinę Jezus został pomówiony o chorobę psychiczną. Komuś nie odpowiadało to, co on robił. I skoro takie zachowanie nie mieściło się w ramach tego, co stosowne, należało stwierdzić, że jest niepoczytalne. Również we wspólnotach sąsiedzkich, rodzinnych jest bardzo wielu sędziów, jest prokuratorów, znawców od wszystkiego. Ludzi, którzy zawsze mają rację, nawet wtedy, gdy jej nie mają. I kiedy stajemy się braćmi Jezusa, rozumiemy, co On mówi. Bratem dla nas jest ten, powinien być ten, dla którego pełnienie woli Ojca jest równie ważne, a nawet najważniejsze, tak jak dla Chrystusa. W braterstwie nie ma miejsca na sądzenie, lecz szuka się płaszczyzny spotkania we wspólnym myśleniu i odczuwaniu. W braterstwie nie ma osób mądrych i głupich, przygotowanych i niedouczonych, ale jesteśmy kimś jednym w Chrystusie. Braćmi stajemy się przez życie Słowem Pana. Nawet jeśli Go nie rozumiemy, jesteśmy blisko, aby Go słuchać i nosić w sercu słowa, które usłyszeliśmy. I właśnie to cierpliwe czekanie, pokorne słuchanie, pragnienie wypełnienia tego, co Bogu miłe, prowadzi w konsekwencji do usłyszenia, do zrozumienia Jego woli.